Uściski rąk i odwzajemniane uśmiechy przeciwników politycznych to pozory spokoju, jaki próbowano zachować tuż przed wyborem nowego marszałka województwa. Kandydatów było dwóch. Witold Kozłowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Jacek Krupa, dotychczasowy członek Zarządu Województwa Małopolskiego, którego w imieniu Koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił były marszałek Marek Sowa. Głosowanie w sprawie wyboru marszałka województwa zgodnie z prawem odbywa się tajnie. To znaczy każdy z radnych osobno wypełnia kartę i wrzuca ją do urny. Dlatego do chwili ogłoszenia wyniku nic nie było pewne. Pan Witold Kozłowski oddano za 17. Głosów przeciwko 0. Głosów wstrzymujących się 0. Pan Jacek Krupa, głosów oddano za 21. Tak więc nowym marszałkiem Małopolski jest Jacek Krupa. Czy mieszkaniec Skawiny i jej były burmistrz, a także były starosta powiatu krakowskiego i były poseł będzie przychylny dla Sądecczyzny? Sądecczyzna nigdy nie była i nie będzie pomijana w jakimkolwiek planach inwestycyjnych. Mógłbym tutaj wymieniać bez końca inwestycje, które zostały realizowane w tamtym regionie. Czasami nam trochę było brak inicjatywy z tamtej strony, pokazywania tych największych bolączek, wychodzenia z inicjatywą, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Mamy pana marszałka Zegzdep, który mieszka w Nowym Sączu i w sposób znakomity dbał i będzie dbał o interesy Nowego Sącza i całego subregionu nowosądeckiego. Leszek Zegzda nie ma wątpliwości, że to będzie dobra współpraca z nowym marszałkiem i zwraca uwagę na dużo ważniejszą kwestię, która do dzisiejszego dnia wcale nie była dla wszystkich jasna. Dla nas naprawdę rzeczą drugorzędną była dyskusja na temat, kto będzie tym marszałkiem. Najważniejsze jednak było, żeby zachować koalicję dotychczas rządzącą, bo ona dobrze rządzi. Oczywiście w sytuacji takich, a nie innych wyborów parlamentarnych znaczenie regionów ma jeszcze większe. Większą sprawą jest znaczenie regionów dla nas, dla Platformy Obywatelskiej, dla PSL-u. To jest zrozumiałe, ale myślę, że marszałek Krupa daje gwarancję dobrej pracy. Wybór marszałka, a zaraz potem nowego członka zarządu województwa, a także wiceprzewodniczącego sejmiku przebiegły po myśli koalicji PO-PSL. Tym samym zadały kłam spekulacjom z ubiegłego tygodnia, że Prawu i Sprawiedliwości udało się przeciągnąć na swoją stronę ludowców. PSL poparł wszystkie kandydatury Platformy Obywatelskiej, potwierdzając nierozerwalność koalicji. Wynik wyborów potwierdza to co pani powiedziała w ostatnim zdaniu, że koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest, jak to pani określiła, opisowo nierozerwalna. No cóż, no, wynik jest taki, jaki jest, trzeba to uszanować. Radni Zjednoczonej Prawicy nadal mają jednak wątpliwości co do prawidłowości dzisiejszych wyborów. Zresztą, podobnie jak przed tygodniem, tak i na początku tej sesji sejmiku, próbowali głosowania odroczyć, przedstawiając dwie opinie prawne. Składam wniosek w imieniu klubu o przerwę, dalszą przerwę, dwutygodniową do analizy w tym zakresie na dzień 23 na godzinę 11 i to jest jako wniosek formalny. Radni Platformy i PSL-u nie dali się tym razem podzielić. Fakt, że nie ma marszałka województwa jest faktem. Dlatego w pierwszej kolejności musimy dokonać wyboru marszałka województwa. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Wszelkie wypociny, które zostały tutaj przekazane, należy odłożyć na bok. To były dość burzliwe obrady sejmiku, ale zakończyły się pomyślnie dla koalicji. Nowym marszałkiem jest Jacek Krupa z PO. Nowym członkiem zarządu dotychczasowy wiceprzewodniczący sejmiku Grzegorz Lipiec, także z Platformy Obywatelskiej. Jego miejsce zajęła Małgorzata Radwan-Ballada, także z PO. Legalność ich wyboru oceni biuro prawne wojewody. Opozycyjni radni PiS-u już zapowiedzieli, że nawet jeżeli wojewoda nieprawidłowości się nie dopatrzy, to oni będą podjęte dziś uchwały zgłaszać do oceny przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.